Witajcie, jesteśmy już na żywo, także piszcie, komentujcie przede wszystkim, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, bo dzisiaj długo wyczekiwany webinar, przekładany raz w sumie z jakichś tam prywatnych powodów, ale jesteśmy na pokładzie nawet troszeczkę, chyba nawet bardziej przygotowani niż kilka tygodni wcześniej. Z nami na pokładzie Jan Dziekoński, słuchajcie, niezależny ekspert rynku nieruchomości, założyciel firmy doradczej i portalu analitycznego FLTR.pl, konsultant biznesowy dla polskich i międzynarodowych firm prywatny inwestor, były członek zarządu grupy nieruchomościowej Missouri, prowadzi również blog, kanał na YouTubie i podcast poświęcony nieruchomościom, z rynkiem związany od ponad 10 lat. Witaj, Janku. Cześć, Otku. Cześć, witajcie serdecznie. Strasznie długie to wprowadzenie. Wiesz co, no, słuchaj, no człowiek orkiestra musi mieć długi wstęp. Także, słuchajcie, no, to nie... Ale wszystko się zgadza w sumie. Wszystko się nawet zgadza. Ostatnio jakąś następnym razem już będzie tak. Znany wszystkim już na moim kanale Jan Dziekoński. Tak, jak w komparycji. Tak, jak w komparycji albo poprzednie nasze webinary. Wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać o tych rzeczach, które się będą działy przed wyborami, pamiętam, i te wszystkie rzeczy, które plany mieszkaniowe, programy i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj jesteśmy, takie moje trochę déjà vu, które się działo w sumie jakiś czas temu, rok temu, gdzie byliśmy przed właśnie programem 2%, który zaraz Janek pewnie opowie, namieszał czy nie namieszał na rynku nieruchomości. Mhm. No ale dzisiaj jesteśmy przed dzień programu, który jest troszeczkę taką jakby trochę wizją, fikcją, może nawet i obietnicą wyborczą, a mam nadzieję, że może wejdzie w życie, czyli kolejny program Mieszkanie na Start, czyli to, co dzisiaj na językach Polaków i językach klientów przede wszystkim jest już od jakiegoś czasu. Piszcie, skąd jesteście, piszcie, czym się zajmujecie, bo to też fajny moment, żeby w ogóle poznać się wzajemnie na forum, wśród komentarzy, może osoby z podobnej branży albo z podobnych rzeczy, ale Janku, oddaję Ci głos. Widzę, że nas widzą, słyszą, także to jest czas dla nas. I oczywiście zachęcam do zadawania pytań, bo dzisiaj znowu będziemy losować jakąś ciekawą książkę wśród najciekawszych pytań, więc bądźcie aktywni. Myślę, że tą godzinkę dla Was mamy. Czas start, Janku. Dokładnie, dzięki serdeczne. Słuchajcie, to przez pierwsze pół godziny, jak Radek nam włączy, to tak, pokażę taką krótką prezentację. Ostatnio Radka nam wyszło równo w punkt godziny, więc dzisiaj też postaramy się zrobić tak, żeby pierwsze pół godziny poświęcimy właśnie na trochę tam slajdów, wykresów. Janku, nawet historii. Analityczny umysł to nawet potrafi zaplanować webinar co do minuty, wiesz. No wiesz, trzeba. Na drugą połowę byśmy sobie poświęcili właśnie na Wasze pytania, Wasze wątpliwości co do tego programu, jakieś takie podpowiedzi, bo niektórzy właśnie się zastanawiają, czy czekać na ten program, czy już kupować, czy tam ceny spadną i tak dalej. Słuchajcie, szykujcie te pytania, zaraz będziemy przez nie przechodzić. To jest taki wycinek prezentacji, ale zaktualizowane, którą w ogóle możecie obejrzeć też taką bardzo szczegółową na moim kanale YouTube'owym, przy czym ja ją kręciłem na początku stycznia, kiedy program się pojawił, bo 4 stycznia został opublikowany. Miałem przyjemność też być 11 stycznia na konsultacjach tego programu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, więc byłem tam, rozmawiałem z ministrem, wiceministrem, znaczy ministrem Hetmanem, wiceministrem Tomczakiem, dyrektorem jakimś tam Teslafem bodajże, który też tam pisze te wszystkie ustawy. I później też oczywiście śledziłem, też się mocno wymieniałem właśnie opiniami takimi eksperckimi na temat tego programu. No i o czym Wam też opowiem, pod koniec lutego byłem też na konferencji, gdzie jeden z wiceministrów mówił, co tam nowego w tym programie jest, no bo słuchajcie, różnica wobec tego, co było rok temu, a teraz jest taka, że rok temu, kiedy w grudniu jeszcze, wtedy jeszcze poprzednia władza, minister Buda powiedział, hej, będzie program Bezpieczny Kredyt, to projekt ustawy, taki już dokładnie opisany, był na początku lutego. W połowie lutego już przeszedł przez Radę Ministrów i w dużym skrócie był gotowy na to, żeby w kwietniu wjechać na Sejm i ten Sejm już go klepnął. To mamy dzisiaj, 19 marca, nie ma ani projektu ustawy, nic nie było na Radzie Ministrów w efekcie i wiemy, że coś tam się mieli jakby wewnątrz tego programu, o czym Wam później opowiem, natomiast analogii jest bardzo dużo, natomiast warto też jakby zwrócić uwagę na tą taką chronologię, że teraz właśnie jesteśmy
ciągle trochę mamy taką niewiadomą o tych 3 miesięcy, bo właściwie była, publika dostała te informacje na początku stycznia, potem była cisza i potem była ta jedna konferencja, którą w sumie większość z Was prawdopodobnie mogła przeoczyć, ale co na nim było, to za chwileczkę. Więc opowiem Wam na początku bardzo krótko, jak ten bezpieczny kredyt nam namieszał w rynku, bo widać to i na wykresach, jakby na takich bardzo szczegółowych danych, dokładnie jak ten program, w którym momencie on jakby no, zaczął wpływać na rynek. To nie był 1 lipca 2023, kiedy on wszedł w życie, tylko znacznie wcześniej. On już zaczął ten rynek stymulować, ale też zobaczymy jakby co się tam dzieje, na, że tak powiem, jak już ten kurz opadł, no bo część z Was też mogła być zaskoczona w grudniu, że o kurczę, pieniądze się skończyły, czy tam kończą się za chwilę. I słyszałem, że w lutym w ogóle około prawie 1000 mieszkań wróciło do deweloperów, bo część ludzi, którzy zarezerwowali mieszkania pod bezpieczny kredyt, nie zdążyli na przykład złożyć wniosku albo tego kredytu nie dostali, więc niektórzy na pewno byli zaskoczeni albo obudzili się z przysłowiową ręką w nocniku i musieli na chybcika brać cokolwiek, co nie jest dobrą metodą generalnie na kupowanie mieszkań. Opowiem bardzo krótko, dlaczego jakby ten bezpieczny kredyt zrobił, co zrobił, bo tu nie ma co się rozwodzić, ale chciałbym się skupić właśnie, co to mieszkanie na start, jak ono ma działać, czym ono się różni, jakie będą skutki, no nie będę tam pewnie odkrywczy mówiąc, że prawdopodobnie to byłaby powtórka z bezpiecznego kredytu, przynajmniej jeżeli chodzi o cenę, ale tam jest parę gwiazdek, o czym opowiem. Nie będę się rozwodził tylko o tym, jak ten program w ogóle można naprawić, bo to, co ja na początku stycznia opowiadałem na moim kanale, to właśnie były taki trochę komunikacja do ministra, ministerstwa, że hej, kurde, no zróbcie parę zmian w tym programie, no bo będzie znowu katastrofa. Co nam przyniósł bezpieczny kredyt? Lewy wykres, zacznijmy od paru cyferek. Cały program Bezpieczny Kredyt został ogłoszony w grudniu 2022 roku, czyli to jest na środkowym, znaczy na tym lewym wykresie widzimy, jak dużo osób składało wnioski kredytowe, czyli to można powiedzieć, to jest taka zapowiedź popytu na mieszkania kupowane na kredyt, czy tam domy. I w 2021 roku mieliśmy totalny rekord właśnie wnioskodawców, mieliśmy zerowe stopy procentowe, mieliśmy jakby taki wstrzymany popyt po COVID-zie, no bo siedzieliśmy po zamykaniu, więc nawet jak chcieliśmy kupić, no to kurczę, no tak nie bardzo to było co, gdzie i jak. Plus jeszcze bardzo mocno szarpnął popyt na działki i domy, no bo COVID... Mieszkania z ogródkami przy okazji, prawda? Tak, nie, no to tam widać, w działkach był największy ogień generalnie. Więc około 140 tysięcy, 150 tysięcy wniosków kwartalnie wpadało. I potem mieliśmy podwyżki stóp procentowych. W październiku 21 pierwsze, potem one tam stopniowo były podwyższane, potem była wojna wybuchła w lutym, jeszcze został tak zwany bufor na ryzyko stopy procentowej podwyższony. No w każdym razie 22, druga połowa, no to była dętka totalna. Jakby no, duża część branży no, miała, no, nazwijmy to mokro już tu i ówdzie, no bo było słabo, no nie sprzedawało się za dużo i domów, i mieszkań, to widać w wynikach. Ci, którzy bardzo byli zadłużeni, znaczy prowadzili projekty praktycznie w oparciu tylko o pożyczki i nawet bez banku, no to no naprawdę mogli mieć niewesoło pod koniec roku. Widać było też zresztą efekty cenowe. Spadły w ogóle wartość średniego wniosku, no bo ludzie nie mieli takiej zdolności kredytowej. Czyli wtedy, popatrzcie, rynek spadł praktycznie o 2/3. Rzeź. No i potem w grudniu nam zapowiedziano ten bezpieczny kredyt i poluzowano ten bufor na ryzyko stopy procentowej. Nagle się zaczęły szampany otwierać, tylko jeszcze... Tak, no ale zobaczcie, było 55 tysięcy wniosków. No i gdzie tam do nawet tych 100 tysięcy na początku 22, albo nawet do drugiego kwartału 22, 70 tysięcy było, a tu 54. Potem było 65 tysięcy, no bo część ludzi jednak zrozumiała, kurczę, no będzie jazda z tym bezpiecznym kredytem, to my już pójdziemy kupować jednak, bo albo sobie na tym zarobimy, albo my po prostu zdążymy przed wzrostami cen. I ludzie dobrze w sumie to odczytali. Potem wszedł bezpieczny kredyt w lipcu i teraz to co jest czerwonym, to są wnioskujący o bezpieczny kredyt. Zobaczcie, jakich było dużo, 70 tysięcy w trzecim kwartale i 80 tysięcy w czwartym kwartale, no grudzień szczególnie był gruby. Więc druga połowa roku, no to wariactwo, jeżeli chodzi o składane wnioski, praktycznie na poziomie 2021 roku. Jakbyśmy odjęli natomiast te bezpieczne kredyty, to tym zielonym zobaczymy, ile było zwykłych. To dla ludzi, którzy się nie łapali na program, którzy musieli, wiecie, no
większość ludzi tak naprawdę, no niestety to są tacy zwykli, tyle samo co mają mieszkanie, praktycznie. Tak, no generalnie to był bardzo niski poziom. Oczywiście część tych, co składała na bezpieczny kredyt, no to oni mogliby się załapać też na zwykły, więc im prawdopodobnie trochę tam te grupy się trochę zazębiają, ale widać już po pierwszym kwartale 24, jak zniknął program, no to wróciliśmy jakby trochę do normalnych warunków, bo 70 tysięcy kredytów, wniosków. To jest wyniki po styczniu, lutym. W dużym skrócie, program nam dał w bardzo krótkim czasie bardzo mocny zastrzyk pieniędzy i on jak zniknął, no to widzimy tak naprawdę, gdzie jest rynek. No rynek jest mniej więcej w takiej sytuacji, jak tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy no nie było turbo optymizmu, nazwijmy to. Czyli ten program... No, to jest, jakby to jest ta kwestia, wchodząc ci w słowo, pozwolę sobie kilka razy dzisiaj to zrobić. Proszę. Że jakby też miejmy pod uwagę również ten fakt, że decyzja i w ogóle ogłoszenie tego programu spowodowało, że też decyzyjność klientów była przesunięta w czasie. Także więc tutaj też ten jakby kwartał drugi, trzeci, czwarty 2022, no to jest takie oczekiwanie na to, żeby właśnie ten program już wystartował, nie? A czyli trzeci, czwarty, to jeszcze w ogóle nie było wiadomo o tym, że będzie... Nie, ale nie, program. Przepraszam, wchodząc jakby tutaj, pierwszy i drugi kwartał. Tak. No to bo część ludzi ze strachu czy z takiego skorzystania poszła na rynek, a część powiedziała, o kurczę, to ja poczekam. Jakby no, było dużo takiego zawirowania. Natomiast chodzi o to, że jak kurz opadł, no to ten pierwszy kwartał nam trochę pokazuje, ten 24, gdzie jesteśmy normalnie na rynku i tak naprawdę, jeżeli nie będzie nowego programu, no to co też mogłoby na tym rynku, jak duży mógłby być popyt. Jak popatrzymy jeszcze w sprzedaż kredytów, no bo wniosek to wiecie, ja mogę złożyć, ale mogę nie dostać tego kredytu, więc podpisane umowy są tak naprawdę ważniejsze. I tu no niestety tych zwykłych kredytów jest jeszcze mniej niż mówiliśmy, w porównaniu na przykład do drugiego kwartału. Obecnie tak będziemy oscylować pewnie około 30 tysięcy udzielonych kredytów. Czyli to jest generalnie... Mogę odczytać z tego wykresu, że jakby patrząc na liczbę wniosków, a liczbę umów, to ludzie nad wyraz składają wnioski, nie wiedząc o tym, że na przykład nie mają zdolności kredytowej? Może tak być, tak. Może tak być. Banki generalnie teraz jest trochę większa stopa odrzuceń na tych zwykłych kredytach. Do końca nie wiem, może trochę większe standardy, jeżeli chodzi o ryzyko. Ale jak long story short, jak kurz opadł, są teraz zwykłe wnioski kredytowe, przestała rosnąć nam średnia wartość wniosku kredytowego. I to jest ważna rzecz. Potem duży wpływ na ceny ma nie tylko tam wynagrodzenia i tak dalej, ale zdolność kredytowa. I ten wykres, ten niebieski taki po lewej na przykład, on pokazuje, jak ta zdolność kredytowa nam się poniekąd trochę zmieniała. 22 rok, no to była jednak trochę recesja cenowa w niektórych segmentach. Można uzyskać dobre rabaty. I to jest też pokłosie tego, że mamy spadek na zdolności kredytowej. Potem jak w 23 na mocno ta średnia wartość kredytu wystrzeliła, to też przekładało się właśnie na ten wzrost cen, no bo skoro mogę sobie pozwolić na większy kredyt, ja nie mam problemu, że dodam 200 tysięcy na przykład, no bo mi podatnik dopłaca. Stąd też mieliśmy te wzrosty cenowe, bo jak ktoś kupuje na kredyt, często nie myśli do końca o tym, ile on wyda pieniędzy, tylko jaką ma ratę. Jaka jest rata. Tak, i to o tym zaraz sobie opowiemy. No dobra, więc widzieliśmy, że było kupa tych wniosków kredytowych i tak na tym, tak naprawdę to się przełożyło na różne takie magiczne efekty na całym rynku jakby nieruchomościowym. Po pierwsze, ten górny lewy wykres, to jest tak zwany popyt, wskaźnik popytu Metro House'u, oni mierzą po prostu, jak dużo ludzi tam dzwoni, pyta o mieszkania. I ten wskaźnik, on spadał praktycznie od początku 2021 roku. Spadał, pesymizm coraz większy, no bo ta wojna, stopy procentowe, coś tam. I zobaczcie, jak on wystrzelił w górę. Ta zielona linia to jest od momentu, kiedy ogłoszono bezpieczny kredyt. No więc bardzo szybki strzał popytowy, ale on tak naprawdę po sierpniu liczba klientów trafiających do biur była mniejsza od września. Tylko mimo, że było mniej klientów, było znacznie mniej też ofert, to prawy wykres nam pokazuje, 20% wszystkich mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego zniknęło z rynku. Został przeczyszczony przede wszystkim rynek dużych miast. Tam były największe wzrosty cenowe, co nam znowu ten lewy dolny wykres pokazuje. Od 20 do 30% średnio rosły ceny ofertowe i na rynku pierwotnym, i wtórnym, na przykład w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Wrocławiu.
Zwłaszcza miasta, gdzie generalnie trudniej się prowadzi działalność deweloperską, gdzie są uciążliwe urzędy, zarządy dróg, konserwator. Cuda na kiju, to możemy długo opowiadać, jakie tam problemy deweloperzy mają, żeby budować mieszkania, no bo no, nie drukuje się ich w drukarce, państwo jakoś też do końca ich dostarczać jeszcze też nie potrafi. Skutki mieliśmy takie, że mieliśmy wzrost cen szybszy niż inflacja, no bo początek zeszłego roku mieliśmy inflację 18%, no to kurczę, praktycznie wszędzie było szybciej niż inflacja, szybciej niż wzrost wynagrodzeń, czy można powiedzieć, że ten wzrost był no, nieadekwatny jakby do takich przynajmniej realiów ekonomicznych. No, rynek odjechał, to się tak trochę mówi. W dużych miastach, w mniejszych miastach, czy takich rynkach trochę mniej preferowanych, te skoki cenowe no, nie były aż tak mocne, ale praktycznie wszędzie było to odczuwalne. Też były, mówimy o Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu na przykład. Tak, no zwłaszcza pod koniec roku to tam widać praktycznie we wszystkich statystykach, że tam był mocno wyższy. Jaki jest skutek? Tak pomijając jakby to, że tam wzrosło, ten kto kupił to zadowolony, ten kto miał, no to w ogóle już opływa teraz w złocie, a ten kto nie ma, no to jeszcze bardziej płacze. Słuchajcie, prawy wykres to przede wszystkim pokazuje, tak zwany indeks dostępności mieszkaniowej. Ile jestem w stanie kupić mieszkania za średnie wynagrodzenie na średni kredyt? Jesteśmy o 34% niżej niż w 2021 roku, czyli jak w 2021 roku mógłbym sobie kupić 100 metrów, to dzisiaj mogę kupić 66 metrów kwadratowych. No i mi się nie skurczyły potrzeby, nie wiem, dzieci mi przybyło, no można powiedzieć w dużym skrócie, ci, którzy nie byli beneficjentami programu, nie mogą nimi być z jakichś różnych powodów, no o 1/3 po prostu spadła ich siła nabywcza. I to tak naprawdę jest największy, najbardziej problematyczny problem tego bezpiecznego kredytu, bo mimo, że stopy procentowe nam trochę spadły, mimo, że bufor na ryzyko stopy procentowej, na ryzyko stopy procentowej było obniżone, mimo, że wynagrodzenia nam wzrosły rok do roku o ponad 10%, to wszyscy się cofnęliśmy nagle. No i mamy taki trochę głupi i durny efekt tego programu, który no, trochę był szyty pod wybory. No może kończąc, może już jakby tą część, co to było, ja bym powiedział tak, że gdyby ktoś kupił na kredyt mieszkanie pod koniec 2022 roku, to prawdopodobnie on mniej zapłaci we wszystkich ratach i odsetkach za to mieszkanie, niż gdyby kupił na koniec 2023 roku z bezpiecznym kredytem. Bo te 30% wzrostu ceny... Najważniejszy chyba wniosek, że czasem ta ziemia obiecana może się okazać taka sama jak ta nieobiecana, nie? Czyli w tym przypadku, wiecie, to osoby, które czekały i są w programie, mają to samo, co osoby, które nie czekały i nie są w programie. Po prostu. No, dokładnie, więc czasami może lepiej było pójść na samym początku ze zwykłym kredytem. To tak, taka trochę jest konkluzja. Natomiast już tak kończąc, co się z tym rynkiem na koniec dzieje, powoli widać, że rynek deweloperski jakby wyhamował z tymi swoimi wzrostami cenowymi. Widać to trochę w Warszawie, w Krakowie, że ten taki dynamiczny wzrost, on tak pod koniec kwartału czwartego trochę już deweloperzy jakby ostudzili, bo oni pierwsi już zrozumieli, może nie pierwsi, bo drudzy po analitykach, zrozumieli, że kasa się skończyła, więc już nie możemy tak szarżować. Rynek wtórny, wiadomo, no tam jest dużo takich przekonań, że o Jezu, moje mieszkanie z meblościanką jest tyle warte, więc jakby to jest podwyższane, ale zasadniczo poza Wrocławiem i chyba Łodzią, faktycznie na tych rynkach pierwotnych, tam jest na razie wyhamowanie i deweloperzy tak trochę obserwują, co to będzie dalej. Nie będę może się rozwodził, o tym trochę mówiłem, natomiast faktycznie jest tak, że no głównie duże miasta dostały tego szwungu cenowego, a te mniejsze trochę mniej. I tak może w dużym skrócie ja przewinę parę slajdów. O, może tak, na tym to wyjaśnię. W dużym skrócie ten bezpieczny kredyt, on tak zadziałał, bo jakby nie tracąc czasu na wyjaśnienie tego slajdu, to jest troszeczkę tak, że... O, tutaj to wyjaśnię. Jeżeli koszt kredytu jest niższy niż inflacja, czyli na przykład inflacja jest 10%, a mi dają kredyt na 2%, to mi się bardziej opłaca w sposób wziąć kredyt, będę płacił 2%, a to mieszkanie może będzie tam zyskiwało te 10%. Tak ludzie sobie trochę tam na kolanie liczą. To się nazywa ujemna realna stopa procentowa, tak? No, akademicko. A jak jest tak, że inflacja jest 2%, a na przykład ja za kredyt płacę 8%, to mi się do końca ten kredyt już tak nie kalkuluje i może lepiej jakby no,
pieniądze jakoś inaczej sobie zainwestować, na przykład na lokatę czy obligacje, no bo dostanę więcej niż ta inflacja. I to są dodatnie realne stopy procentowe. W dużym skrócie, jak jesteśmy na tym zielonym takim terenie, to te ceny nieruchomości tak nie szaleją, tak z reguły, bo inflacja też jest relatywnie niska. Jak jesteśmy na tym czerwonym, no to ceny nieruchomości szaleją. I na tym wykresie właśnie można wyjaśnić te wszystkie takie nasze skoki i spadki cenowe. I w dużym skrócie to, co zrobili nam politycy, oni spowodowali, że my bardzo mocno się na ten czerwony obszar przesunęliśmy. To po prostu tak już bardziej akademicko tłumacząc, dali nam zerowe stopy procentowe i one powodują wtedy wyższe. A powinno być totalnie inaczej, właśnie te stopy procentowe po to były podniesione, żeby tą inflację zbić w dół. I o tym sobie zaraz będziemy nam opowiadali. Teraz, jak to mieszkanie na start działa? To, co nam obiecano, czy tam, no trochę obiecano w sumie, to, co nam zapowiedziano 4 stycznia, to, by tak w skrócie powiedzieć, to jest to samo, co bezpieczny kredyt, tylko jest zróżnicowanie między gospodarstwami domowymi w zależności od tego, ile wy macie tam osób. Majanku, jakby nie patrzeć tak na pierwszy rzut oka, nie analitycznego, czyli mojego, większa grupa beneficjentów, tak? No, znaczy, tam, no, wiesz, no, diabeł jest w wielu szczegółach, ale jakbym miał naprawdę tak zwany bottom line powiedzieć, to jest naprawdę bardzo podobny program. Żeby no już nawet w takie niuanse zajrzeć, pisze go ten sam człowiek w tym samym ministerstwie i nawet wzór tam matematyczny do liczenia jakichś tam dopłat do banków będzie wykorzystany, tak, będzie to ten sam wzór jakby. W sensie to będzie kalka ustawy, tylko na pozmieniałem parę rzeczy. Natomiast oczywiście tam jest więcej różnic, bo bezpieczny kredyt co do zasady praktycznie wszystkim dawał praktycznie te same pieniądze. 2%, 500 tysięcy, mój drogi singlu. Dobra, jak jest tara, to 600 tysięcy, finito i tyle. Mieszkanie na start jest bardziej zróżnicowane to, czy jesteśmy singlem, czy jesteśmy parą, czy może mamy trójkę dzieci. To tam jest znacznie więcej tych różnic. Pierwsza różnica jest taka, ile my dostaniemy pieniędzy z dopłatą. Jak jesteśmy singlem, to państwo, czy podatnik, będzie nam dopłacał tylko do 200 tysięcy złotych. Ale jak mamy na przykład dwójkę dzieci, czy jesteśmy tutaj czteroosobowe gospodarstwo, to dostaniemy 500 tysięcy. To jest ten lewy pomarańczowy wykres. Czyli innymi słowy, każde tam kolejne dziecko w domu, no to teoretycznie trochę więcej jeszcze tych pieniędzy dostaniemy jakby z taką dopłatą. Ktoś powie, no tak, ale 200 tysięcy, co ja kupię za 200 tysięcy? Single nie będą brali tych mieszkań. Właśnie, że są takie miejsca w Polsce, nie chcę pokazywać, że na moim podwórku, że single potrafi dostać w tym przypadku bez mała 80% wartości nieruchomości w kredycie. Dokładnie. Taki przykład pierwszy z ręki, sprzedaję akurat mieszkanie w Katowicach, 35 metrów, czyli takie już nawet para tam zamieszka. Nie jest jakieś, kurczę, mikrokawalerka 10 metrów, tylko 35 metrów, nie? Jednak jest sensowne, za 240 tysięcy, nie? No to już praktycznie można pyknąć, nawet single może takie mieszkanie pyknąć. Jest jakby to, niektórzy mówią, nie, no single nie będą brali, to są bzdury. Inna rzecz jest taka, nawet w Warszawie, gdzie kawalerka dzisiaj 500 000 potrafi kosztować, to jak ktoś mi da 200 tysięcy za fliko, czy tam z dopłatą, to co, nie wezmę? Oczywiście, że wezmę. Więc dla mnie to jest jakby taki trochę nietrafiony argument. Natomiast jest też tak, że na przykład para może dostać 400, więc wystarczy, że na przykład dwie osoby, które nie są małżeństwem, to też po prostu razem kupią to mieszkanie, wtedy po udziałach po 50 będą kupowali i mają 400, więc jakby to nie jest tak, że ten single jakby nie ma tam różnych metod. I w ogóle średni kredyt w Polsce w zeszłym roku to było 400 tysięcy, więc to wcale nie są małe pieniądze. To też chciałem jakby zaznaczyć, że na przykład rodzina z dwójką dzieci to już jest 500 000. Druga rzecz jest taka, to nie jest tutaj pokazane, natomiast w dużych miastach wojewódzkich tam jest jeszcze taki mechanizm, że jeżeli tam są na przykład ceny mieszkań są trochę wyższe niż przeciętnie, to tam jeszcze 10%, nawet 20%, 20% może być podwyżki tego. Czyli w takich Katowicach, o których mówiliśmy, ja to mam na tym wykresie, akurat 11% więcej można dostać, czyli 220 tam tysięcy, a w Warszawie 20% więcej, czyli na przykład 240 tysięcy taki singiel sobie dostanie. Ten wskaźnik w ogóle jest tak swoją drogą trochę idiotycznie wymyślony, bo przykładowo w Szczecinie średnia cena 12 tysięcy jest u dewelopera, tam nie ma tej zwyżki, a na przykład w Zielonej Górze jest 8 tysięcy, jest 16% zwyżki.
tam trochę głupi wskaźnik wybrano do liczenia tego, ale już nie chcę wam mieszać. Druga różnica jest taka, że ten poziom dopłaty, on też jest różny. Duża rodzina z trójką dzieci będzie miała zerowy koszt tych 600 tysięcy, które dostanie maksymalnie, a na przykład ten singiel będzie musiał płacić 1,5%. Niektórzy mówią, no tak, to spowoduje, że ten singiel to niekoniecznie może będzie chciał wziąć, a ta rodzina bardzo będzie chciała wziąć. A ja powiem, kurczę, to i tak jest mniej niż w bezpiecznym kredycie. W ogóle jest bardzo mało, bo to jest poniżej cen kredytów z tego 2021 roku, kiedy mieliśmy zerowe stopy procentowe. I co do zasady to jest hojnie, to jest dużo naprawdę. W sensie to jest bardzo hojna dopłata, bo 1,5% płacić za pożyczone pieniądze to jest naprawdę, jakbyś mi Radku zaoferował, to ja biorę. Ciemno. Ile możesz mi pożyczyć, tyle biorę. Więc to jest jakby druga różnica, natomiast ja ją traktuję jako tam mało interesująca. I trzecia taka ważna różnica jest taka, że w przeciwieństwie do bezpiecznego kredytu są limity dochodów. To znaczy, jak zarabiam, nie wiem, 50 tysięcy złotych, no to ja tych dopłat nie dostanę na przykład. I różnice są takie. Singiel maksymalnie może zarabiać 10 tysięcy złotych brutto, przy czym jeżeli zarabia na przykład 11 tysięcy, to nie jest tak, że znika mu ta dopłata, że on nie może jej wziąć. Jego dopłata jest pomniejszona o tą nadwyżkę powyżej 10 tysięcy. Czyli jak ma 11, on tak może wziąć, tylko jego dopłata będzie mniejsza. Oczywiście część ludzi wtedy się zdecyduje na taki kredyt, no bo ciągle to są jakieś tam pieniądze od podatnika, zamiast, nie wiem, raty 1600 będę płacił 1200, no musicie sami odpowiedzieć, czy to warto, czy nie warto skorzystać. No myślę, że część osób skorzysta. Czy 10 tysięcy to jest mało? Wydaje mi się, że to jest całkiem dużo. Jeżeli średnia płaca w całej Polsce to jest 7,5 tysiąca, 10 tysięcy lub mniej zarabia około 90% Polaków. I większość z nas dookoła złapie się nawet w tym limicie dla singla. Dla pary to jest 18 tysięcy razem łącznie, ale na przykład jak już mamy jedno dziecko 23 tysiące, dwójkę dzieci 28 tysięcy. Weźmy sobie ten przykład, dwójka dzieci. Czyli mamy dwójkę rodziców, którzy zarabiają po 14 tysięcy brutto. To nie są małe pieniądze. Znaczy, może ktoś jak mieszka w Warszawie, to stwierdzi, tam 14, to wiesz. No chyba, że w nieruchomości. No, ale nie, no obiektywnie to są całkiem duże pieniądze. Więc te progi dochodowe, no fajnie, że je wprowadzono, ale jakbym to powiedzieć, one nie ograniczają tak naprawdę ludzi. Jest to, co Radku powiedziałeś na początku. Tak naprawdę ten program, on nawet poszerza nam grono ludzi, bo to jest właśnie... Bardzo duża grupa beneficjentów jest, bo jakbym, wiesz, popatrzeć na te wszystkie trzy wskaźniki, tak jak powiedziałeś, ten środkowy jest mało istotny, bo to jest kwestia tego, ile będę płacił po prostu, tak, więc i tak... To jest bardziej zachęta, nie? I tak jakby wiem, że będę płacił dużo mniej niż Kowalski, no ale jakby patrząc na te wytyczne pierwszej rubryki i ostatniej, no to grupa beneficjentów jest, powiedziałbym, przeogromna, praktycznie mówiąc z doświadczenia, jeśli chodzi o ludzi poszukujących mieszkania, na przykład na moim podwórku, w mojej agencji, na moich budowach deweloperskich, to jest tak naprawdę na pierwszy rzut oka gdzieś 80-90% klientów. Tak jest. Jest to prawda taki bezpiecznik. Ktoś, nie wiem, z jakiegoś dziwnego powodu stwierdził, że singiel nie może być starszy niż 35 lat. W bezpiecznym kredycie, nie wiem, czy pamiętacie, tam był limit 45 lat. Dla przynajmniej jedna osoba. Więc singiel, no faktycznie trochę im tam utrudniono tutaj życie, ale wystarczy, że taki singiel się z drugim singlem zejdzie i już nie ma problemu. Tak. Znaczy para dwuosobowa lub jednoosobowa plus dziecko, jeżeli ktoś ma na przykład jest samotnym rodzicem, to tu w ogóle nie ma limitów wiekowych. To tak pierwsza rzecz. Więc okej, tu trochę tym singlom ucięto, ale tak naprawdę poszerzono z drugiej strony. I kolejna rzecz, jeżeli mamy trójkę dzieci lub więcej, czyli jesteśmy tego gospodarstwem pięcioosobowym, to znika też inne wykluczenie, które było w bezpiecznym kredycie, to znaczy my możemy kupić drugą nieruchomość. Bezpiecznym było tak, jak miałeś, drogi mój kolego, mieszkanie, dom, kredyt, jakikolwiek nawet na czyjąś nieruchomość, no to sorry, nie kwalifikujesz się. Tu jest tak, że jak mamy trójkę dzieci lub więcej, no to możesz
kupić nową nieruchomość, domyślę, no, po prostu większy dom, większe mieszkanie, to w zasadzie jest sensownym jakby rozwiązaniem, no bo kurczę, trójka dzieci to już jest, ja mam jedna już, to już są przygody, a z trójką no, to już sobie wyobrażam, że to już nie jest łatwo. Natomiast nikt nie stwierdził, a co z tym poprzednim domem, mieszkaniem. I to teoretycznie na wynajem może być. No dokładnie. No i teraz popatrzcie teraz na logikę, czyli tak, może być rodzina, gdzie jest trójka dzieci. No, trójka dzieci to nie jest prosta sytuacja, ale nie wiem, na przykład pani domu zarabia 30 tysięcy brutto, bo jest panią prezes, nie? Tam facet robi w garach, a ona zarabia 30 patyków, albo nawet więcej, bo to nie jest limit. Biedni są? Ja nie powiedziałbym. No to co zrobi wspaniałe państwo? Daj im 600 tysięcy za 0%. Tak. No po prostu zajebiście. Genialny przychodzą pomysł. Do mnie, słuchaj, przychodzą do mnie, mówię tak, to mieszkanie, w którym mieszkacie, trzeba wynająć tak. Za na przykład 4000 zł. Tak. I kupujecie nieruchomość za 600 tysięcy. Są takie nawet domy, może w stanie deweloperskim, niekoniecznie pod klucz, ale kupujecie taką nieruchomość, macie kredyt tam, strzelam, 3000 z kawałkiem, wynajmujecie, mieszkanie wam spłaca kredyt, macie go za free. Bo jednej rzeczy nie powiedziałem, czy może to nie wybrzmiało. To nie jest tak, że my możemy zaciągnąć tylko kredyt na te 600 tysięcy i koniec, kropka, nie? I my w tych 600 tysiącach musimy się zmieścić. Reszta nie. Bez dopłaty po prostu. Reszta jest bez dopłaty na warunkach rynkowych. I co więcej, jak w bezpiecznym kredycie był ten limit, że no łącznie mogliśmy wydać 800 tysięcy, bo tam był taki warunek, że 600 tysięcy kredyt, jak jesteś parą i wkład do 200 tysięcy, to robiło ten limit 800 tysięcy. Dlatego te małe mieszkania zwariowały do dużych miastach do 800 tysięcy dokładnie. To była taka granica, gdzie to się zatrzymywało. To tu nie ma żadnego limitu. Ja mogę sobie wziąć kredyt na dwie bańki, bo te 30 tysięcy mi styknie na dwie bańki prawie i dostanę 600 za darmo. Tu nie ma żadnego limitu. Więc wiesz, ci ludzie mogą sobie pójść i kupić chatę nie wiadomo jaką. Ja mówisz teraz o cenach warszawskich, a teraz zobacz, jak jest u nas, że mówię, masz za 600 tysięcy czy 700 tysięcy masz dom, czy szeregówkę deweloperską jakąś tam. Mhm. Możesz to mieszkanie swoje wynająć, zapłacić za ten kredyt, który masz za free, jeszcze, tak. jeszcze z tego zarobić, że tak powiem. Tak? To jest jakby wiele możliwości dla osób, w ogóle tych karty dużych rodzin, nie? To... Więc ja przepraszam, że tak trochę wywrotowo jakby trochę wytykam palcem, ale no ja dokładnie będąc tam w ministerstwie, no mówiłem, że kurczę, no trochę tam poszarżowali się z tymi kryteriami. Znaczy, ja rozumiem, że rok wcześniej, jak minister Buda odpalał bezpieczny kredyt, no to on myślał tak, kurczę, przed chwilą mieliśmy fuck up na programie Mieszkanie bez składu własnego. Był taki program, 200 osób skorzystało w całej Polsce, więc on dostał od pana byłego premiera Kaczyńskiego prikaz, kurde, ma wyjść. Znaczy, a nie wiem, co się działo, ten program ma zadziałać. No więc jakby wywalili wszystkie bezpieczniki i zadziałało, udało im się, super. Ci mają oczywiście teraz wybory za pasem i zaraz teraz będziemy sobie o tym dyskutować, ale nie zdążą wprowadzić tego programu przed wyborami. Więc no cóż, mogliby się jednak trochę bardziej zastanowić, żeby jednak tak poskładać te parametry, żeby no, nie wywoływać tego problemu, który mieliśmy w zeszłym roku. Więc na razie ta propozycja w sposób ze stycznia no, była taka, no powiedzmy, ultra hojna, no bo moim zdaniem no, każdy, niezależnie czy to będzie single, czy to duże gospodarstwo domowe, jeżeli będzie miało możliwość, pójdzie i skorzysta z tego programu. I to będzie naprawdę duża rzesza ludzi, bo te kryteria dochodowe, one praktycznie są słabo limitujące. Dobra, już nie rozwijając się tam więcej o tym programie, to co jest jeszcze może ważne, to ten program został wymyślony tylko na półtora roku. Z perspektywy idei, jaka była trochę wytłumaczona, że to jest taki program, żeby pobudzić podaż i w ogóle, no to ci deweloperzy, którzy byli na tamtym spotkaniu, mówili, no kurczę, chyba zgłupieliście. Znaczy, żaden deweloper w półtora roku no nie zwiększy podaży, bo zanim się obróci i wiesz, kupi działkę, tak. Dogada się z drogami, środowiskowe zrobią rzeczy. To jest to samo, o czym rozmawialiśmy w przypadku nawet pomysłów na mieszkania rządowe, socjalne, jakiekolwiek. To jest coś, co no może Kowalski połknie jako kiełbasę wyborczą, ale wiesz, my dobrze wiemy, jako ta strona branży, która siedzi zupełnie po drugiej stronie stołu, że w półtora roku nie jesteśmy w stanie nic zrealizować i nawet nie jesteśmy w stanie zrealizować nic w trakcie trwania kadencji rządu. Tak, to muszą być dwie kadencje minimum.
To prawda. Więc tak naprawdę, wiesz, to są jakby takie fajne slangi, które mogą podpalać rynek, natomiast jakby realiści wiedzą o tym, że jest to zupełnie niewykonalne po prostu. Tak? No, dokładnie tak i niestety to był jeden z tych zarzutów, który był wskazywany po prostu na też między innymi na tych spotkaniach. Druga jeszcze ważna rzecz, że nie było mowy o żadnych tam budżecie na kolejne lata na ten program, natomiast było powiedziane, że na 24 rok, czyli ten, który nam teraz trwa, miałby być przeznaczone 500 000 000 zł. Niektórzy mówią, no ten program będzie mały, tu nie ma pieniędzy, coś tam. Słuchajcie, te 500 000 000 zł to jest mniej więcej na 50 000 kredytów. Bezpieczny kredyt wykrzesał 70 000, przy czym on przeskoczył budżet. Więc w dużym skrócie to jest podobnych rozmiarów program finansowy. Tym bardziej, że czyli czasami to nie ma znaczenia, ile to jest pieniędzy. Jeśli on się pojawi, to tak na logikę, czy analogię, którą przedstawiałeś, możemy sobie mniej więcej powiedzieć, że on potrwa znowu przez 2-3 miesiące i się skończą pieniądze? Mogłoby tak być. Mogłoby tak być. Gdyby wiesz, poszli tą metodą, znaczy tymi założeniami, które były opublikowane na początku roku. Tak by mogło być. No, w sensie, wiecie, to też nie ma, może inaczej, zależy o co pytamy. Jeżeli pytamy na przykład o to, czy efekt byłby taki, że te ceny by tam znowu wyskoczyły w górę, no ja uważam, że tak, no taki byłby skutek, bo te 500 000 000 zł, to się niektórzy powiedzą, no co to jest, 50 tysięcy. To nie tylko chodzi o te 50 tysięcy, to chodzi o też tych ludzi, którzy kupują, bo się boją, że ci z mieszkaniem na start no, im zabiorą mieszkania i te ceny skoczą do góry. To są też ci, którzy kupią spekulacyjnie po to, żeby po prostu skorzystać z tego wzrostu cenowego, więc jakby ten efekt się multiplikuje. No i druga różnica jest taka, że jak bezpieczny kredyt wchodził na rynek, no to rad kupowiec, jaki był nastrój w grudniu 2022. Znaczy, wiesz, no generalnie nastrój był taki, że efektem mieliśmy pół roku stagnacji z podejmowaniem decyzji, bo wiesz, jakby ktoś przychodził świadomy do agencji, do biura dewelopera i mówił, że jakby on chce kupić, on potrzebuje mieć potrzebę, wiesz, potrzeby mieszkaniowe się nie zmieniły w ogóle tak w tym przypadku. Tak jest. Natomiast jakby świadomość tego, że mogę mieć to samo taniej, nie, więc po prostu czekam i tak samo ja zauważam tą analogiczny jakby czas, gdzie czy déjà vu, gdzie już dzisiaj przychodzą ludzie i pomimo tego, że program Mieszkanie na Start jeszcze nie funkcjonuje i nawet nie wiemy kiedy, będzie może za chwilę o tym, to już dzisiaj pojawiają się takie rozmowy z klientami, że właśnie może podpiszę rezerwację, ale bez określenia jakby terminu, kiedy zacznę starać się o kredyt. Czy taka rezerwacja, wiesz, no nazwijmy to, można tapetować ściany nimi, tak w skrócie. Słuchajcie, nie rozwodząc się na temat programu, no bo tam jest, możemy w Q&A, w pytaniach, odpowiedziach jakby porozmawiać o tych szczegółach, natomiast co się zmieniło? Dobrze, że nie mieliśmy tego spotkania w połowie lutego, córeczka trochę przechorowała i nie dobrze, że przechorowała, natomiast dobrze. Że wtedy nie wyszło, bo potem 29 lutego była taka konferencja, Rzeczpospolita organizowała i tam były różne mądre głowy i tak dalej na tej konferencji w Warszawie, natomiast był też minister Kukucki, wiceminister konkretnie z Lewicy, który w ministerstwie no, też próbuje tam walczyć o budownictwo, przy czym ponieważ on jest z lewicy, no to on bardziej o te mieszkania tam socjalne, społeczne tam walczy i tak dalej. Ale też uczestniczy jakby w tym całym programie. No i on na tej konferencji ogłosił dwie zmiany w tym Mieszkaniu na Start. Nie wiem, czy to dotarło do was, czy to przeczytaliście gdzieś w prasie, ale są dwie zasadnicze zmiany. Jedna zmiana jest, można powiedzieć, co najmniej dobra, albo przynajmniej bardziej przemyślana. Ona jest tutaj po prawej na dole. Mianowicie powiedział, że no, słyszeliśmy te argumenty, że to tak nie wpłynie na tą podaż, to my wydłużymy ten program na 4 lata, bo jednak chcielibyśmy, żeby jednak no, był jakiś tam wpływ na podaż, żeby jednak ci deweloperzy no, stwierdzili, że zaczną więcej budować, no bo dzisiaj mamy trochę efekt tego, że przez pół roku deweloperzy zaczęli faktycznie więcej budów odmrażać, no bo to głównie są odmrożone projekty tam z poprzedniego roku, bo był dobry popyt,
ale teraz styczeń, luty, no znowu jest takie zawahanie na zasadzie będzie, nie będzie, więc znowu przestają budować. Jak program będzie na 4 lata rozłożony, to wtedy faktycznie łatwiej tą podaż jest dostarczać na rynek, no bo przynajmniej jako deweloper jesteś się w stanie na coś liczyć. Ale nie wiadomo, czy ten budżet w efekcie też nie będzie rozłożony na te lata, no bo budżet państwa w obecnej chwili jest... No nie jest też z gumy, prawda? No, a jest napięte jak majtki właśnie, jak guma w majtkach. Nie? Tak. Więc to niestety ma... Może mieć też negatywne. Druga ważna rzecz, powiedział, że ten program będzie ograniczony tylko do osób na skraju zdolności kredytowej. No to jest trochę słowo klucz, znaczy co to znaczy, no bo jak sobie wymyślę tą willę w Konstancinie, nie, mam tą zdolność kredytową na te dwie bańki, to ja już, panie mistrze, będę na skraju zdolności, więc weźcie mi tam dopłaćcie. Więc zobaczymy, jak to napiszą. Natomiast no, intencja była taka, że no, jednak te progi dochodowe przede wszystkim będą znacznie niżej ustawione. Tak to czytam. Natomiast czytam i rynek czyta to jeszcze w inny sposób. Mianowicie, dzisiaj nawet właśnie z tym dużym deweloperem tam sobie piłem kawkę i oni też trochę na to tak patrzą, że kurczę, no mamy w sumie już koniec marca się zbliża, święta za pasem, a tu się nic nie dzieje. Tak. Jeszcze mówią, że coś zmieniają w ustawie. Więc o ile rok temu to było tak, Buda powiedział, będzie program, wszyscy stwierdzili, kurczę, no to on faktycznie będzie, bo tam nie było czterech partii, tylko jedna. Trasa prosta, kurczę, po prostu jak droga na Ostrołękę. Pan minister pojechał, bardzo sprawnie, luty, pach, ustawa, kwiecień, Sejm, maj, prezydent, no i lipiec, mamy... wiosna. Tak jest. Co mamy dzisiaj? Mamy koniec marca i nic nie ma. Wiemy, że pracują nad ustawą. Wiemy, że 7 kwietnia są wybory, gdzie ten sam minister Kukucki startuje na prezydenta Włocławka. W czerwcu są wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie podobno inny minister startuje do Parlamentu Europejskiego, który gdzieś tam jest tu zamieszany. Walczą z rolnikami, walczą z tym, walczą z tamtym. Mamy realne zagrożenie trochę na wschodniej granicy. No i na razie przekonanie, że jak gadam z profesjonalistami z rynku, jest takie, tego programu albo w ogóle nie będzie, albo naprawdę będzie grubo opóźniony, potną go, będzie był już po wyborach wszystkich. I właściwie wiecie, z grubego, siwego dymu jakby nic nie będzie. I trochę analogię, którą niektórzy czują, to jest podatek Belki. Miał być podatek Belki do 100 tysięcy, czy tam 19 tysięcy łącznie ulgi, a to się spadło do 5 tysięcy na jakiś tam lokatach i 5 tysięcy na akcję. Najprawdopodobniej w tym programie będzie analogiczne. To jeśli ktoś się jakby tak mocno nastawił na te założenia, powiedzmy ze stycznia, no to ja bym tutaj zalecał przynajmniej no, dużą ostrożność jakby tutaj podjąć i raczej nie zakładać, że jak politycy obiecali, to będzie tak jak obiecali w tym konkretnym przypadku. Czyli wiesz, jakby dochodziły znowu do tej samej konkluzji, nie wiem, czy to nie jeszcze za szybki czas na podsumowanie, ale jakby... To samo, co się działo wtedy, czyli dzisiaj ceny mamy mieszkań takie, jakie mamy. Kredyty nie są z dopłatami, ale może się okazać znów, że czekamy na jakiś kolejny cud, który nie nastąpi szybko. A jeśli nastąpi, to odbije się to znowu na naszej kieszeni w cenach nieruchomości. Może jednak niekoniecznie patrzeć na te wszystkie stymulanty zewnętrzne, tylko po prostu podejmować decyzje za potrzebami, które mamy, tak? Tak. W ogóle, gdyby nie było bezpiecznego kredytu, to prawdopodobnie dzisiaj mielibyśmy całkiem dostępne mieszkania. Nie może 50% tańsze czy coś, ale może 10% tańsze, tak jak to jest na przykład w Niemczech czy na zachodzie Europy. Mielibyśmy teraz tańsze kredyty, bo już mamy niższe stopy procentowe i właściwie byłoby okej, nie? Ludzie mogliby normalnie kupować i tak dalej. A zamiast tego mamy, no, w dużym skrócie, trochę burdel na koniec roku był. I teraz nagle z tego takiego szaleństwa kupowania na korytarzu w grudniu, bo jeszcze na ostatni po prostu dzwonek ludzie chcieli się załapać, z takiego rozgrzania, czyli nie wiem, czy pamiętacie ten taki wykres, co mówiłem, co tam u góry, w lewej czerwono, tak. Tu rosną ceny, a tam gdzie zielono, to uspokajają się, a może nawet mogą przez chwilę spadać. No my teraz mamy w tej chwili wajchę z tego rozgrzania do powiedzmy takiego uspokojenia trochę sytuacji. No i pytanie, co będzie dalej, no bo tak, część ludzi jeszcze tak myśli, no dobra, będzie mieszkanie na start, albo nie będzie. Jakby za chwilę się okaże, czy będzie, czy nie będzie, jaki to będzie program, natomiast
no, tego efektu takiego mocnego popytowego, no nie, może inaczej, w statystykach deweloperów, ile oni sprzedają, styczeń i luty mieli całkiem dobry. On był podobny do końcówki 2023 roku. To nie były złe miesiące. Marzec, z pierwszej ręki słyszałem dzisiaj no, tego niemałego dewelopera, mówi, no marzec to się wyhamowało, no bo ludzie znowu zaczęli, no czekamy na ten program, nie wiemy, wstrzymujemy się, coś tam. Więc marzec będzie prawdopodobnie trochę siadnięty. Zobaczymy, co dalej. To jeżeli chodzi o taką kwestię nastrojów kupujących. Mamy drugą rzecz. Mamy, no jednak inflacja, co by nie było, kurczę, jednak spadła. I mamy faktycznie dodatnie realne stopy procentowe. Przy okazji rynek najmu przysiadł. W wielu dużych miastach mamy spadki czynszowe od 5 do nawet 15%. Łódź najbardziej tutaj dostała, ale Wrocław, Poznań, to tam mamy koło minus 5%. Gdańsk, Kraków, to samo. Nie wynajmuje się tak prosto mieszkań dzisiaj. To jeszcze nie jest żaden kryzys, ale no, na pewno jest otrzeźwienie troszeczkę, że to nie jest tak stryk, kupuję mieszkanie, ono bum, znika, tylko trzeba się napracować. Więc mamy ten popyt inwestycyjny przy takich dodatnich realnych stopach procentowych, no niekoniecznie już jest taki bombowy, a stopy zwrotu spadły przecież. Nie? Ceny mieszkań 30% do góry, czynsz w dół, no to co, stopa zwrotu w dół. I więc ten rynek inwestycyjny prawdopodobnie przynajmniej przez najbliższe miesiące do września prawdopodobnie będzie taki sobie. Obniżek stuprocentowy... Pamiętajmy jeszcze, że jego oceniamy też w długofalowym okresie czasu, także tutaj tak. Nie ma co też patrzeć na konkretne miesiące czy nawet rok, lata, bo... Oczywiście, no, tak. Bo wiesz, pamiętajmy, że mieszkanie na wynajem to jest jednak długoterminowa inwestycja. No tak, ale faktycznie część ludzi jakby patrzy... Część ludzi patrzy ortodoksyjnie, jak chce mieć mieszkanie na wynajem, koniec, kropka. Dokładnie, to nie ma znaczenia i to oczywiście. Natomiast no, część ludzi jednak to sobie kalkuluje. No i prawdopodobnie też my nie zobaczymy obniżek stóp procentowych do końca tego roku. Może coś w listopadzie tam się ruszy. To się bardzo przesunęło, te takie oczekiwania, że to cięcie będzie już. Obecnie do lipca nic się nie zmieni. To przynajmniej słychać z RPP, bo Rada Polityki czeka na decyzję rządu co do tych tarcz antyinflacyjnych. Na razie wiemy tylko tyle, że żywność zdrożeje od kwietnia, bo wraca VAT na żywność 5%. No i będzie jakieś tam nie wiadomo co, ale no jakiś tam efekt będzie. I to na razie spowoduje, że do lipca będą czekali, żeby zobaczyć, co będzie z prądem, co będzie z gazem, zanim coś w tych stopach się ruszy. Więc na razie chodzi o to, co chcę wam powiedzieć. Prawdopodobnie to jest teraz całkiem niegłupi moment, żeby na ten rynek wrócić do kupowania, bo nie sprzedaje się może tak cudownie, jak się sprzedawało. Prawdopodobnie najbliższy właśnie kwiecień, maj będzie taka mizeria i to paradoksalnie wcale nie głupi czas może być. Słuchajcie, przedłużyłem jednak, tak. Więc zdajemy Q&A. Mamy jeszcze parę minut na pytania. Mam nadzieję, że teraz uruchomicie swoje właśnie ciekawe pytania. Ja przypomnę, cicho siedzicie strasznie. Że dla osoby, która zada ciekawe pytanie, książka Polscy Przedsiębiorcy, Droga do Sukcesu, oczywiście poleci, że tak powiem, w nagrodzie za to pytanie. Zanim jeszcze przejdziemy do pytań, to w skrócie Janka będziecie mogli zobaczyć zarówno miesiąc na konferencji Developer w Warszawie. Tu macie linka, słuchajcie, do tej konferencji. Tam Janek będzie też w nie mniej ciekawy sposób opowiadał o swoich analitycznych działaniach. Więc zapraszamy na konferencję 19 kwietnia 2024. Oczywiście na hasełko musiał macie tam zniżkę na bilety na tą konferencję, więc korzystajcie tutaj z też możliwości spotkania Janka na żywo, porozmawiania, zrobienia sobie sweet foci i tak dalej. A teraz te ostatnie parę minut dla was, mam nadzieję, że jakieś pytanka nam wpadną. Jak nie, no to ewentualnie sobie wrzucimy, bo już mamy też późno, to wrzucimy ewentualnie w komentarzach, jeśli zadać z odtworzenia później, tak, bo oczywiście webinar będzie wyświetlany na YouTubie i na Facebooku również z odtworzenia, więc będzie można do niego też wrócić. Więc zachęcam do zadawania pytań. Mamy parę osób, mam nadzieję, z nami, więc czas start. Strasznie się ten. Tak, wszyscy się słuchali, może zatrwożyli. To Radku, to może pierwszy, to dawaj pierwszy pytanie. To pierwsze pytanie, słuchaj, no to jakby moje pytanie jest takie, trochę nawiązując do tego, co już powiedzieliśmy oczywiście, czy taki Kowalski, który faktycznie dzisiaj myśli o tym, żeby
żeby wziąć ten kredyt, mieszkanie na start, żeby przesunąć tą decyzję, czy co powinien w ogóle zrobić, czy w ogóle może usiąść, przeliczyć sobie to w jakimś tam Excelu, jak to by wyglądało w sytuacji dzisiejszej, w sytuacji dopłat i jak można by powiedzieć, jaką może prognozę z fusów trochę wróżymy, dać takiemu Kowalskiemu, jak się te ceny nieruchomości mogą zmienić analogicznie do zmiany cen przy kredycie 2%, bo tam pamiętajmy, te wzrosty mieliśmy no nawet 20 paru procent, nie? Tak. Znaczy, no faktycznie czasami mam takie pytanie, co zrobić właśnie, czy czekać, czy może ceny spadną, jeżeli ten program nie wyjdzie. Ja wiem, słuchajcie, no nie wiem, no bo tych zmiennych jest dużo, począwszy właśnie od tego, co tam wymyślą w ministerstwie, czy to przejdzie przez Sejm, bo to też nie jest takie oczywiste, bo tutaj konfiguracja sejmowa jest bardziej skomplikowana niż rok temu, czy prezydent podpisze i tak dalej. Tych znaków zapytania jest zbyt dużo. Zrobię na przykład taką decyzję na zasadzie, czy ja kupię większe mieszkanie, żeby na przykład moje dwójka dzieci nie mieszkała razem w jednym pokoju, tylko każdy miał osobny pokój. To słuchajcie, czy to ma takie znaczenie, jakby, czy będzie ten program, czy nie, jeżeli mi dzisiaj stać, a może w ten sposób. Nie, bo to może być kwota, wiesz, to może być różnica, jakby też przypomnijmy może o tym, bo czasem właśnie klienci tego tak aż bardzo nie rozkładają na czynniki pierwsze, bo słyszą te liczby, te 2%, 0% i tak dalej, a to nie jest, słuchajcie, jakby całkowicie, że nikt nic nie płaci. To może być na przykład różnica na racie 300 zł, 400 zł, no, tak? 300, to może 500, 600. No. Czasem poprawa komfortu życia, to co powiedziałeś, jeden pokój, dwa pokoje, czy nie wiem, dzieciaki śpią w jednym pokoju z rodzicami, a rodzice mają własną sypialnię, albo dzieciaki mają osobne pokoje, to może być różnica, która będzie miesięcznie równowartością jednego wózka z marketu, który wypychamy po prostu w żarciu, nie? No, tak. Więc ja do tego trochę sprowadzam, że no nie dajcie innym jakby trochę decydować o swoich jakby takich decyzjach życiowych, bo po pierwsze, no może się okazać, że programu nie będzie i co wtedy, na przykład, albo że tak zostanie zmienione, że wy akurat wypadniecie ze tej całej układanki. Myślę, że raczej trzeba w tą stronę iść jakby swoimi decyzjami, a jeżeli będzie jakiś program, może inaczej, jeżeli z drugiej strony nas nie pali tak strasznie, na zasadzie my nie musimy dzisiaj kupić mieszkania, bo na przykład, no nie wiem, dopiero zaczynamy pracę i tam coś tam, więc to w drugą stronę bym jakby odbił piłeczkę, że no, z drugiej strony kupowanie mieszkania na tam 25-letni kredyt, jak powiedzmy jestem takim no, naprawdę młodym człowiekiem, jeszcze do końca ja nie wiem, co ja chcę robić, gdzie to chcę robić, z kim to chcę robić, to też nie jest taki najmądrzejszy pomysł. Wiem, że to trochę w kontrze do tego, co wcześniej mówiłem, ale no, kupowanie mieszkania tylko dlatego, że jest dopłata, to też nie jest... No to wiesz, to jest tak samo, jak wiesz, kupowanie drugiego czy trzeciego samochodu, bo była dopłata do elektryków na przykład, nie? Ale wiesz, jak leasingi staniały, to widziałem, jakie tam fury się zmieniały. Ale to trochę jest właśnie analogia, nie? Podobna. No, ale ja w tym sensie, żeby może już tylko domykając, no, po prostu, że jak kupujemy mieszkanie konsumenckie, to kierujmy się jednak kwestiami konsumenckimi. To i tak raczej będzie obciążenie niż inwestycja. Jak chcecie coś zainwestować, to sobie uruchomcie inwestycję deweloperską albo pójdźcie włożyć pieniądze gdzieś tam na giełdę, czy kupcie mieszkanie na wynajem. To są inwestycje. A to mieszkanie, w którym mieszkacie, no to ma spełniać inne cele, nie tylko pieniężne. No nie można wszystkiego w życiu na pieniądze. Tak, i tak mogę zacytować jeszcze klasyka, że są inwestorzy, którzy nie mają, mieszkają w wynajętych mieszkaniach. Znam takich. No ale wiesz, no, to akurat jest rozsądne finansowo. I to jest wiesz, bardzo ciekawe, bo są takie sytuacje na rynku, że czasem lepiej własne pieniądze wrzucić w mieszkanie, które się wynajmie, a samemu wynająć, tak. Nie? No, więc dokładnie. Pokaż Radku prezentację, tak. Bo mamy dwa pytania właśnie no, od Pawła, drugie od Marcina. Tak, bardzo... mamy, to ja do tych pytań może też od razu przejdę. O, możesz wyświetlić. I teraz mamy tak, tu jest pytanie też bardzo ciekawe, ja też o tym nawet czytałem już wcześniej. Czy będzie mógł singiel, który dostał mieszkanie w TBS-ie, czy nie skorzystać z programu, o którym chodzi na tym spotkaniu? Generalnie to może ja w dwa słowa, czy to nie tylko kredyt hipoteczny wchodzi w grę?
Są dwa pytania, może powiedzieć, Pawlo zadał, albo inaczej, zadał jedno pytanie, ale można dwojako zinterpretować. Bo ja rozumiem pytanie Pawła jest takie, czy jeżeli dzisiaj mam partycypację w TBS-ie, mieszkam w TBS-ie, to czy mogę skorzystać z mieszkania na start? Zobaczymy, co będzie w ustawie, ale moim zdaniem będzie można skorzystać z tego programu, bo w bezpiecznym kredycie na przykład partycypacja w TBS-ie nas nie wykluczała. Musimy mieć własność, a ta partycypacja nie jest własnością, więc co do zasady moglibyśmy skorzystać z tego programu. Inaczej interpretując to pytanie, ja rozumiem, czy mogę właśnie te pieniądze z mieszkania na start przeznaczyć na tą partycypację. I tak potwierdzam, że można na partycypację albo na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. To jest, ludzie nie no pamiętają. To będzie nie tylko kredyt hipoteczny, ale właśnie konsumpcyjny, znaczy konsumpcyjny, tak. Po prostu kredyt, który będzie z przeznaczeniem na tego typu gotówkowy cel. Tak, bo TBS-u, SIM-u i tego spółdzielczaka nie da się zakredytować hipotecznie. Przez to no, ludzie mają trochę problem, no bo kurczę, te kredyty są drogie całkiem i ciężko jakby tą partycypację jakby tutaj ustrzelić. Nie. Jakby. Natomiast faktycznie w mieszkaniu na start oni się trochę zastanowili i istotnie będzie można coś takiego sfinansować. Co więcej, to będzie zawsze 0%. Czyli tam jest ta zachęta na to i akurat to jest no, niegłupi element, no bo on trochę ma zachęcić do tych właśnie form takich najmu uspołecznionego. Ale to jest jakby Marcin... też rozszerzenie, uważam, troszeczkę chyba z podejścia również właśnie lewicy, tak. Rozszerzenie tego, że żeby mieszkać niekoniecznie musisz być właścicielem nieruchomości, tak? Więc no, też... Jakby ktoś mi dał fajne mieszkanie w TBS-ie na 0%, wiesz, niski czynsz TBS-owy, to hulaj dusza, nie? To tylko inwestować mieszkanie na wynajem i sobie wygodnie żyć. Drugie pytanie od Marcina jest też fajne. Jeszcze tu mamy od Adama, ciekawe. Ja zróbmy Marcina, bo Marcin jest też w takim temacie, co można sfinansować, a potem Adam. O, dobra, spoko. Bo Marcin pyta, czy rodzina 2 plus 3 dostanie kredyt na drugi dom bez względu na to, jaki duży jest ten dom, w którym aktualnie mieszka. Marcinie, powiem ci tak, nie wiem, no bo to pytanie do pana ministra, gdzie jest projekt ustawy, jak mówię szczerze. Gdybym literalnie czytał to, co usłyszeliśmy od polityków, to tam nie ma żadnych ograniczeń, nawet jak masz willę 400 metrów, tam z 3 basenami i garażem na 5 poszawek, to mógłbyś z tego skorzystać, no bo nic nie powiedzieli, czy tam są jakieś ograniczenia. Natomiast będąc realistą, pewnie będą jakieś ograniczenia wrzucone w tym zakresie. Jakie? Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie no ma pomysłów jest dużo, jakby można iść, wiesz, pod kątem metrażu, który jest na przykład na przestrzeni VAT-u 8,23, bo różne są tego typu też z kolei w tak. Ustawach podatkowych kwestie metrażowych, tak. Więc to jest jakiś tam szablon, który można wykorzystać, albo po prostu wbicie jakieś tam cyfry z ręki, które też może się pojawić, nie? Więc prawdopodobnie coś się pojawi, ale co konkretnie, no to wiecie, no zobaczymy. No i pytanie od Adama chyba jest takie... No, Adam, wiesz, jakby... To jest dobry wrap-up. Klasyczny cytat, słuchaj, Adam, który muszę dzisiaj powiedzieć, to jest najlepszy czas na inwestowanie w nieruchomości był wczoraj, kolejny dobry czas jest dzisiaj. Znaczy... Pytanie, co Adam ma na myśli, jeżeli chodzi o inwestowanie, no bo jeżeli... Przez mówiąc inwestowanie ma na myśli kupić mieszkanie na wynajem, które będzie po prostu przynosiło dochód i może też rosło w wartości, no to w mieszkaniu na wynajem pewnie ja bym, tu akurat można trochę tą chwilę tam przeciągnąć, bo to bardziej znaczenie ma, jak bardzo boli tam ludzi na rynku najmu i ten problem na rynku najmu trochę w tym roku jeszcze będzie narastał, ale na pewno warto już zacząć chodzić. Po rynku no i się rozglądać, bo nawet jak... Podobnie, Janku, jak ty analizować rynek, co w którym mieście piszczy w trawie, bo przecież tak. Najem to nie jest też globalny problem, ani w jedną, ani w drugą stronę, to są bardzo lokalne rynki nieruchomości, dokładnie. Gdzie mamy różnego rodzaju, słuchajcie, inwestycje zagraniczne, mamy różnego rodzaju fabryki, które się pojawiają i przede wszystkim coś, co możemy też sprawdzać, nie wiem, czy ty, Janku, też przygotowujesz tego typu analizy, ale sądzę, że tak, jakby również stosunek na ceny najmu do cen nieruchomości w danym mieście. Bo
bo to no, też jest... No, stopę zwrotu w dużym skrócie. Tak, przede wszystkim, no bo to ja pokazuję, tak, gdzie po prostu uderzać z tym kapitałem. Są miasta, gdzie wartość rezydualna, końcowa nieruchomości będzie lepsza, mhm, a są miasta, gdzie będzie bieżący dochód z najmu lepszy po prostu, tak? Tak, więc jeśli chodzi bardziej o tą stronę właśnie inwestowania, no to trochę zależy, natomiast wydaje mi się, że ten rok będzie ciekawy pod kątem właśnie wchodzenia w rynek najmu, bo im bardziej będzie innych bolało, tym więcej się pojawia ciekawych ofert, no bo ludzie stwierdzają, ten najem słaby taki, dobra, to ja sprzedam. I to jest moment na przejmowanie ciekawych mieszkań. I widzę, że takich ofert jest troszeczkę więcej. Na razie głównie jakieś takie dziwne kwiatki typu mieszkanie 9,8 metra. Widziałem wczoraj w Warszawie takie za 200 tysięcy takiego cudaka. Natomiast no, widać, że jest trochę więcej tego ruchu i trzeba być na rynku, bo na przykład rok temu, przepraszam, półtora roku temu, w 2022, jak się ten rynek jednak tak schłodził, to ci, którzy stwierdzili, dobra, to ja teraz będę czekał 3 lata, aż te ceny wreszcie spadną, to popełnili błąd. Ci, którzy poszli w 2022 roku na rynek, kiedy było słabo, nikt nie kupował, kredytów nie było, to oni wtedy byli w stanie wyciągnąć bardzo ciekawe okazje, więc... No ja mówię, ja no, bardzo często... Na pewno warto być na rynku. Najwięcej na najmie zarobili ci, którzy kupowali w 2010 roku albo 2015. No, dokładnie. A dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jest tak, że możemy za 10 lat spotkać się z Jankiem, czego wam życzę, również sobie, żebyśmy bardzo częściej na tego typu webinarach się pojawiali. I za 10 lat możemy mówić, słuchajcie, jak w 2024 roku, wtedy to warto było kupić mieszkanie, nie? No, dokładnie. Więc pod kątem inwestycyjnym warto się zastanowić. Słuchajcie, jeśli byście chcieli, zrobię autoreklamę, bo już widzę, mamy koniec, więc żeby nie przeciągać, słuchajcie, za tydzień 27 marca o 18 też na YouTubie będę prowadził taki webinar. Robię takie webinary co kwartał w górę czy w dół, gdzieś dzisiaj rynek nieruchomości, gdzie wchodzę w większe takie szczegóły, trochę bardziej o ekonomii, trochę bardziej o właśnie rynku nieruchomości, pokazując różne wskaźniki. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli moglibyście zajrzeć. Natomiast to jest taka działalność poboczna. Ja tak naprawdę na co dzień właśnie prowadzę taki portal, właśnie ten fltr.pl, z analizami zarówno do małych, jak i dużych, czy to inwestorów, czy firm deweloperskich, czy kogokolwiek, kto tam działa na tym rynku nieruchomościowym. To działa w postaci newslettera, ale też mamy dashboardy z danymi. Mówiłeś dodatkowo na przykład o tych zagranicznych inwestorach, czy zagraniczne inwestycje się pojawiają. Pojawiają się też na przykład inwestycje w całe budynki na wynajem. W Warszawie na przykład jest parę tysięcy już mieszkań w tych PRS-ie. I na przykład takim narzędziem, które my będziemy w firmie wypuszczać za tydzień, jest mapa praktycznie wszystkich takich budynków na wynajem w całej Polsce, które istnieją i są w budowie albo są planowane. Żebyście na przykład wiedzieli, czy jak ja kupię tutaj mieszkanie, to za chwilę nie będzie tam tysiąca mieszkań należących do niemieckich emerytów, więc bardzo przydatne narzędzie. No i mam też dla was właśnie taką mini promocję na hasło Radek 50. To nie jest od wieku, ani od 50. Jeśli wejdziecie na moją stronę www.fltr.pl /Radek50, mam dla was po prostu pierwsze 3 miesiące tej subskrypcji po prostu za 99 zł. W skrócie to działa jak Netflix, więc i tak po pierwszym miesiącu, już na pierwszym miesiącu... A czy zawsze rzeczy są tam niż na Netflixie? No, więc możecie... Na pewno łatwiej ten, więcej czytania jest. Ale też są w formie oczywiście nagrań, webinarów, mamy też społeczność na WhatsAppie i tam szereg różnych innych rzeczy, więc jeśli powiedzmy bardziej trochę profesjonalnie się zajmujecie nieruchomościami albo nawet tylko wynajmujecie, ale chcecie mieć trochę więcej takiego feelingu, co się dzieje na rynku, co się dzieje z czynszami, to serdecznie zapraszam. Teraz też prowadzimy taką ciekawą serię analiz poszczególnych miast Polski, więc na przykład taką analizę, jak dzisiaj przechodziliśmy, tylko jeszcze głębszą, jedziemy miasto po mieście. Zrobiliśmy Poznań, w ten piątek będzie Wrocław jeszcze publikowany, potem będzie Łódź. No i tak właśnie rozkładamy też na czynniki pierwsze, co tam w każdym mieście jest ciekawego, czy bardziej jest właśnie mieszkanie na wynajem, czy może land development, czy może deweloperkę, bo w Poznaniu akurat deweloperka no, nie jest tak prosta i kolorowa, i land development potencjalnie tam można większe frukty wyskubać, a we Wrocławiu okaże się, że jak już dorwiesz ten grunt, no to bycie deweloperem to jest miodek, no bo na przykład tam jest gruba marsza. Tak. Bardzo dużo różnice są między miastami, bardzo różnych takich ciekawych rzeczy możecie tam
Zresztą Janek na co dzień też doradza oczywiście w klubie dewelopera w Dewelopuj i tak jeszcze raz przypominam, zapraszamy różne konferencje 19 kwietnia. Zapraszamy do odwiedzin strony janka.ewelter.pl z kodem Radek50 macie, słuchajcie, zniżkę. Teraz to zostaje nam pożegnać się, ale zanim to zrobimy, no wylosować to pytanie, ja myślę, że jak mogę podjąć decyzję, słuchajcie, mamy książkę Polscy Przedsiębiorcy, Droga do Sukcesu, tam na stronie 155, kilka słów o mnie z kolei, no ale skoro książka jest o przedsiębiorcach, to może to pytanie takie najbardziej przedsiębiorcze to było chyba Marcina, który już tu kombinuje, jak, słuchajcie, wytargać dobry kredyt bez względu na to, jaki ma dom. Dokładnie. Mi się podoba ta przedsiębiorczość. Tak, i to jest taka przedsiębiorczość. Tak widać, że tak kombinuje. Tak, wysłuchał przez godzinę, nagle pomyślał sobie, jestem przedsiębiorcą, tak, muszę teraz jeszcze trójkę dzieci zrobić i biorę kredyt. Ale nie, no bo to może przysposobione też mogą być. No nie, no mogą być, wiesz, jakby tutaj parki, nie? Droga otwarta, ale Marcinie, generalnie napisz w komentarzu albo na privie dane do wysyłki książki i to twoje przedsiębiorcze pytanie chyba dzisiaj wygrało, więc książka leci do ciebie. No i co, żegnamy się, życzymy miłego wieczoru, zapraszamy do zadawania pytań, do odwiedzin tych stron, no i przede wszystkim słuchajcie, do czytania tego wszystkiego i analizowania tego, co się wcześniej planuje, no bo te wykresy może wydają się trochę nudne, może suche, no ale bardzo dużo dają informacji, przede wszystkim inwestorom możliwości projektowania tego, co będzie w przyszłości. Janku, bardzo Ci dziękuję za kolejny wspólny wieczór, mam nadzieję, że nie ostatni. No i co, oglądajcie nas, subskrybujcie, zapraszamy do korzystania z tych wszystkich narzędzi, bo zobaczcie, jak dzisiaj internet, webinary i to, co Janek prezentuje za ten w ogóle śmieszny abonament, który tu widzę, ile daje możliwości, ile czasu przede wszystkim zaoszczędzi w Waszych biznesach, więc korzystajcie, łapcie te garściami. No i oglądajcie nas w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, trzymajcie się.